Maria Konopnicka, Szkolne przygody Pimpusia Sadełko. Szkoła. Szkoła pani Matusowej głośne w świecie ma przymioty. Uczęszczają do niej wszystkie dobrze wychowane koty. Już to sam nieboszczyk Matus był wybornym pedagogiem i prowadził przez lat wiele znaną pensję pod Batogiem. Kot to był uczony wielce, a siadywał na zapiecku, pomrukując sobie z cicha po łacinie i po grecku. Osierocił wszakże szkołę i zostawił żonę wdowę, gospodarną, zabiegliwą, jejmość panią Matusową. Szkoła dalej szła swym trybem, tylko znak jej pod Batogiem usunięty został ze drzwi, a zrobiony kot z pierogiem. Łatwo pojąć, jak ta zmiana rozszerzyła pensji sławę. Młode kotki na naukę biegły jakby na zabawę. Jedna matka synka wiodła, druga swą córeczkę małą, byle każde z pensji godła, choć kruszynę skorzystało. Nic milszego, bowiem dziadki, jak kot pięknie wychowany, taki, jak go tu widzicie, nad miseczką od śmietany. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.